Dzień dobry! Po raz kolejny witamy, tym razem premierowo jest z nami Kikoshima! Brawo! Dzień dobry! Brawo! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwo! Już tylko muszę tutaj zmienić sobie, kliknąć, gotowe, gotowe. Już się... Jest, dobra, wszystko jest zmienione. Już się zastanawiałem bardzo, dlaczego słyszę siebie 10 razy, ale się okazało, że Maślana ma włączony stream, ja mam gdzieś tam stream w tle. I to... Sąsiedzi mają włączony stream i ogólnie wszyscy mają włączonego streama. A cały blok ogląda. Witaj, Art Cud Mistrzu Kikoshimo. Ja chciałbym zauważyć, że to nie jest pryszcz, bo ktoś na czacie już pisze, że to jest pryszcz. Ja nie wiem, czy ktoś zna moją twórczość, ale chciałbym powiedzieć, że to nie jest pryszcz. Znaczy, to może być pryszcz, ale... Znaczy, pytanie pewnie na ustach wszystkich ludzi, którzy ciebie mniej znają. Skąd u ciebie jest fascynacja nie pryszczami, czyli tak zwanymi sutkami? Skąd u mnie taka fascynacja? Tak naprawdę nie wiem. To się wyłoniło podczas któregoś streamu jeszcze z Atkiem i z Kuldanem, gdzie no, potrzebowałem jakoś zaznaczyć... nawiązała się jakaś rozmowa właśnie na temat sutków, no i... I tak już zostało. I takie sutki wyszły, potem się bardzo na Twitterze spodobały te sutki, no i takie sutki już zostały. Także na szczęście nie mam fascynacji takimi sutkami, ale... No innymi, nie akurat no, innymi. Moje są fascynujące, ale to już... Powiedz mi w ogóle coś o swojej karierze takiej rysowniczej, bo my nigdy nie rozmawialiśmy w ogóle o rysowaniu, jeżeli chodzi tak o ciebie, więc skąd w ogóle rysowanie, skąd, jak myślisz, skąd się wziął twój talent? Jak mi powiesz, że nie masz talentu, to bardzo szybko się skończy ten stream, chyba że na tym będzie ci zależało. Nie, to wymyślicie jakąś inną karę, także nie, to okej, okay, co powiedziałem. Nie, to wiesz, ja chciałem ten stream zakończyć jakimś banem czy coś, a nie tutaj ten, więc... Z mlekiem matki wyssane. Skąd się do mnie rysowanie? No, od małego zawsze trzymałem kredki. Mama mówi, że no, pierwszy mój obrazek, nazwijmy to obrazek, powstał na ścianie, na białej ścianie w pokoju czerwoną świecową kredką. Był to pomidol. Bo rodzice zostawili mnie na chwilę w pokoju. No i byłem coś za cicho, mama wbiega do pokoju i się patrzy, no na ścianie pomidol. Jest wielka czerwona kulka. Maciek, co to jest? Pomidol. No. Pomidol to był mój pierwszy taki artystyczny wyczyn. Później no byłem wielkim fanem rysowania przeróżnych potworów, takich chimer, bo za dużo się naoglądałem jakiegoś Cartoon Network czy tym podobnych. Mm-hmm. Kanałów z kreskówkami. No i takie połączenie ludzi z potworami, z maszynami i tym podobne było coś, co uwielbiałem rysować. Później strasznie dużo... Czyli chcesz powiedzieć, że twoja teraz twórczość nawiązująca do sutków to wszystko wina Cartoon Network. Też. No, jakby człowiek tak naprawdę teraz obejrzał sobie te... kreskówki, to niektóre są naprawdę... Niektóre by teraz nie mocno przeszły. Mocno wbijające się, no. No, niektóre były no. Hardkorowe. Ja pamiętam te pierwsze sezony, chociażby Toma i Jerego, to tam jest taka brutalna i niczym niespowodowana przemoc. I tam takie hardkory się dzieją, że naprawdę ja jestem w pełnym szoku, że to pokolenie wyrosło na w miarę normalnych ludzi, bo teraz to by chyba nie przeszło to, co było. Pomijam, że w ogóle za takich czasów ultramłodości mojej, to było w Stanach były na przykład reklamy Flintstonowie, reklamowali papierosy. Więc to takie hardkory były, nazwijmy to prawie, że za moich czasów. Już jest pierwsze pytanie. Kiko, jaki masz sprzęt? I teraz nie duży. Wiem, o co Adek pytasz. No właśnie. Ten Artur przekazał 10 zł za wielkiego suta na ekranie. No proszę bardzo, wszystko się pięknie kręci. Jeżeli chodzi o tablet, to jest... Bo gdy w zeszłym roku kupowałem tablet, to jeszcze nie wiedziałem, czy będę rysował tak na stałe w miarę, czy po prostu będzie kolejna moja taka... Bo miałem wcześniej stary tablet, ale to był naprawdę taki
Pentagram XL to się nazywało wtedy. Był duży, nieporęczny i praktycznie się nie dało na nim rysować. Ale zobacz, jakie zmieniły czasy, bo kiedyś, ja pamiętam tą markę Pentagram i faktycznie one były, a teraz chyba najpopularniejsze, znaczy nie, może nie najpopularniejsze, ale bardzo modne są te tablety. Nie wiem, czy dobrze wymawiam tą nazwę, ale one się Huion nazywają, nie? Tak. Są Huiony i są Wacomy. I to praktycznie są dwie takie firmy, które zajmują, nie wiem, 95% rynku, 99% rynku. No. Praktycznie nic innego się nie znajduje. No ja mam tego, Wacoma. Chujony Wacom. Wacom brzmi trochę jak ten. Powinni zrobić edycję taką żółtą z Pac-Mana. Waka, waka, waka. Waka, waka, waka. No właśnie. Ja mam Wacoma. Intu SM to jest taki bardzo mały, bez ekranu, czyli po prostu muszę sobie koordynować rękę z ekranem laptopa, żeby sobie rysować. Ale gdybyś miał taką możliwość, to byś wolał przejść właśnie na takiego z podglądem? Powiem ci, że nie wiem, bo... nie, bo to jest, wiesz, bo rysujesz od ilu lat już... Tak, że coś bardziej. Coś bardziej, takie, że już wiesz, że już jesteś świadom, że robisz większego pomidola. Że robię większego pomidola, to od paru ładnych lat, no nie wiem, 7-8. Bo to jest właśnie, wiesz, pamięć taka no, ja bym nazwał to mięśniowa, tak, nie? Bo ja na przykład grafikę projektuję już od więcej niż 20 lat i przez pół swojego życia projektowałem ją na touchpadzie, na laptopie. Uh-huh. I w momencie, gdy przeszedłem na peceta i zacząłem projektować na myszce, to dla mnie to był absolutny hardcore, żeby myszką to obsługiwać. Ja byłem tak nauczony, tak wyuczony tych, wiesz, takich drobnych ruchów i tak dalej, i tego wszystkiego, że się zastanawiam, czy przejście na rysowanie, gdzie jednak musisz inaczej patrzeć, bo nie patrzysz na monitor, tylko patrzysz sobie na ręce, czy by sprawiło ci jakieś problemy? Znaczy może nie problemy, tylko na ile to by była kwestia przyzwyczajenia? To by był bardziej powrót po prostu, że tak powiem, do korzeni, no bo jak rysujesz na kartce, to też patrzysz sobie na ręce, nie? No, każdy chyba zaczynał od razu od patrzenia, no może nie teraz te dzieci, które już od razu z tabletami zaczynają w rękach, no ale ja zaczynałem z kredkami w rękach, więc no... Patrzenie się sobie na ręce no nie było czymś dziwnym, więc myślę, że no, wiesz, nie byłoby... Niby tak, ale żyjemy chociażby w erze, gdzie o wiele łatwiej pisze się nam na przykład na klawiaturze, a jak przychodzi do pisania ręcznego, to jesteśmy już tak go oduczeni, że po napisaniu jednego zdania boli ręka, nie? Więc to, co kiedyś było naturalne i oczywiste, to niekoniecznie może mieć odniesienie już do naszych czasów. Okej. Okay. Ja bym tylko chciał się zapytać, czy czat ma jakiś pomysł, co ja bym narysować miał, bo ja tak sobie bazgram i... To jeszcze tutaj ci powiem tak, Marcin Men pyta się, a co sądzisz o iPod paskach do rysowania? Nie mam pojęcia, o czym on mówi. Też nie mam pojęcia. Co to są iPod paski do rysowania? W sensie te, iPody, że w sensie te, jak to się nazywa? A, iPady, okej. Znaczy, no to już jest, no... Raz, że tego nie podłączysz do komputera, bo streamowanie sobie tego na tym, więc to jest praktycznie no, całkowicie osobny sprzęt. No ja tego... To jest tablet, no to jest tablet z nazwy, ale raz, że tam masz całkowicie osobny sprzęt, aplikację, na którym rysujesz tego Procreate'a, no ciężko na tym zainstalować Photoshopa, ciężko się na tym rysuje w Photoshopie, więc to jest tak naprawdę całkowicie inny styl rysowania. No. Widzisz, zapytałeś o propozycje i już zaczynają się sypać, bo tutaj Marcin Men mówi, żeby jego narysować, także to... Rekin napisał, żeby narysować Rekina, Adek napisał, żeby narysować Pablo Pieskobara, Piotr Kozłowski ma ciekawy pomysł, bo napisał smoka jako mała dziewczynka. Smoka jako małą dziewczynkę. Ale to smok jako mała dziewczynka to się wiąże głównie z... smok jako mała dziewczynka to jest mem z anime. Bo tam, żeby coś nie podchodziło pod loli i pod pedofilię, to się mówi, że te wszystkie dziewczynki, które... Znaczy, że te wszystkie
małe dziewczynki to są tysiącletnie smoki. O, Jesus! Okej. Okay. Szacun, nie złapałem tego, nie znam lore w takim razie aż tak mocno. Szacun, szacun. Marcin Men napisał Tabaluga. O rany, pamiętam tą bajkę. Ona na Cartoon Network leciała, jak ja nie mogłem po nocach spać, to ona chyba o 4 rano leciała. I to było jako Cartoon Network chyba Classic czy coś takiego. Była Tabaluga, pamiętam, no. Leciała na tym, jako nazywa, na telewizji polskiej. To możecie Kikiemu podrzucać propozycję, a ja na chwilę przełączę się na swoją kamerę, bo chciałbym pokazać pierwszą rzecz, którą obiecałem pokazać. To jest pierwsza rzecz z pakietu fana, jak ja to nazywałem? Nie pamiętam. Ja nie pamiętam ogólnie rzeczy, które ja sam tworzę, to jest w ogóle najlepsze, ale mam tutaj ściągawkę. Pakiet fana, dobrze powiedziałem, dobrze. Więc tak, pierwsza rzecz z pakietu fana to jest mega pakiet naklejek. I to są naklejki zaprojektowane przez moją koleżankę Neri, która też streamuje, nawet teraz akurat streamuje. To jest Twitch. Ja już wam napiszę link, więc możecie sobie... Zaraz wam pokażę te naklejki na zbliżeniu, tylko chcę twitch.tv, tak się świetnie przygotowałem. Ona ma bardzo... Ja mówię na nią Neri, bo pełna nazwa to jest Na-ma-e-no-na-i-a-i-i. Jesus. Sam muszę kliknąć, czy ja to dobrze wpisałem. Tak, dobrze wpisałem, dobrze, jest git, dobrze, sprawdziłem szybciutko, więc możecie jej zostawić od razu followka i teraz jakby wam to pokazać najlepiej, o, chyba tak, więc tak, to jest pakiet naklejek, one są całkiem spory, ten jest arkusz, bo w porównaniu do pada, no to jest większy od pada do Xboxa i mamy tak, naklejki, które są zaznaczone niebieską gwiazdką, są właśnie zaprojektowane przez Neri. Dwie naklejki, które są zaznaczone czerwoną gwiazdką, są zaprojektowane przez Kikoshimę. I tak wyszło. I potwierdzam. Są też naklejki, które sam wymyśliłem. Jedna to jest Good and Proud z takim bardzo fajnym pieskiem w wszelkach okularach. Jest też It Blows Psaweł Racing. Jeżeli ktoś śledził moje streamy z Formuły 1, to tak się nazywał mój team. Z racji tego, że tam jest taki fejkowy sponsor, bo ogólnie w grach są fejkowi sponsorzy, żeby się licencja nie wykrzeczyła im, to jeden z nich nazywa się Indulowu. Natomiast Kubar, jak oglądał streama z F1, to stwierdził, że tam jest napisane It Blows. I tak zostało It Blows Psaweł Racing. Było tam też logo słonia, więc pasowało do tego, jak jeżdżę, więc został słoń. Jest też logo oczywiście moje, psawłowe. Jest Barf Wolf Howl. Jestem zaszczepion. To jest zarąbista, jedna z moich ulubionych naklejek. Jeszcze jakby kamera łapała ostrość, to by było wspaniale. Chyba zaraz po prostu podgląd wam wrzucę na cały ekran, żeby było łatwiej widać. No i są takie... Takie 5 naklejeczek, to jest przy okazji są też ikonki, które Neri zaprojektowała na Twitcha i na Discorda, więc to są rzeczy, które można sobie na bieżąco, jak ktoś ma chyba suba, to może wykorzystywać, ale ja też mogę wrzucić, to jest ten pakiet ikonek poza płaczącym Zoltanem, bo chciałem, żeby było maksymalnie pozytywnie. O, proszę bardzo, o, okularek, może korzystać z tych ikonek. To jest cały pakiet, teraz pokazałem. W międzyczasie możemy zobaczyć, co narysował już Kiko. O Jezu, już mi się podoba. Kiko, co ostatecznie wybrałeś? No, to będzie wyglądać chyba jak Pieskobar. Pablo Pieskobar. Najlepiej. Tak, w ogóle... Pablo Pieskobar. Pablo Pieskobar. Rekin był po prostu rekinem, no to tak trochę za prosto, przykro mi. Jakby ten rekin był jakoś ładniej opisany, to z chęcią bym narysował rekin. Na dawno nie rysowałem rekinów. Ale parówka Pajkok to pięknie opisał. Pies Kubar.
pies Cooper. To trochę za późno. To nie, ja nie to wiem, co takie, Kubar ma pod czapką, więc... Ale nie, to jest takie, wiesz, połączenie mnie i Kubara, nie? Gdybym ja z Kubarem miał dzieci, to wyszłoby właśnie coś takiego, co rysujesz. Koryt się pyta, jak trwałe są naklejki. W sensie do naklejenia na kubek się nadają. Wiesz co, robiłem testy z tych naklejek i to są specjalnie naklejki, które są na... mocnym kleju i są pokryte laminatem, więc one spokojnie powinny wytrzymać. Ostatnią pulę, jaką robiłem jeszcze dla klienta, specjalnie robiłem testy wytrzymałościowe, naklejałem te naklejki na swój kubek termiczny i wrzucałem do zmywarki i nie zeszły, więc one się nadają na laptopa, na samochód, powinny być spokojnie odporne na warunki atmosferyczne. Przez to, że są pokryte tym lakierem, to też powinny wytrzymywać promienie słoneczne, bo to jest największy wróg ogólnie rzeczy drukowanych. Piotr wpłacił 10 zł i napisał Pablo Pieskobar i suczki. Także spokojnie powinny wytrzymywać warunki atmosferyczne. Ja swoje póki co wykleiłem na swoim laptopie. Zobaczymy, jak się będą trzymać. Mam nadzieję, że firma, której zaufałem, dalej trzyma się tak dobrze, bo ostatnie te pakiety właśnie były mega i byłem z nich bardzo zadowolony. To jest właśnie pierwszy element pakietu Fana. Drugim elementem pakietu Fana jest coś, co jak zobaczyłem i co jak powstało, to przyznam wam szczerze, że oszalałem. To jestem niesamowicie z tego dumny. Bo drugim elementem... rekin naklejki są zrobione w firmie, która nazywa się Naklejkon. Naklejkon. Polecam. Gdyby ktoś chciał zlecać naklejki, może się ze mną skontaktować, to możemy ogarnąć jeszcze rabat od zamówienia. Jest drugi. Tak, naklejki to nie wszystko. Zwykłeś posuń się, bo ja chcę tutaj pokazać. Drugim elementem pakietu Fana jest moja własna kawa. Moja własna kawa. Zapomniałem wrzucić na pełny ekran. Przepraszam, już to poprawiam się. To jest specjalna kawa, która została przygotowana przez palarnię Qualia w specjalnym żółtym, pawłowym opakowaniu. To są oczywiście prawdziwe ziarna, to nie jest jakieś tam oszustwo, ani nic z tym, wiecie, już się poplątałem. Z tyłu jest specjalna wiadomość ode mnie, cieszę się, że jej nie widać, bo jak ktoś sobie odbierze pakiet Fana, to będzie mógł sobie przeczytać. Jedyne, czym mogę się pochwalić, że jest tutaj obrazek, ostrość nie łapie, ale jest napisane testowane na ludziach, nie na pieskach. A z tym się wiąże taka ciekawa historia, że gdy odwiedzałem ostatnio moich ziomali w Warszawie, czyli Atka i Mikołaja i innych, to poczęstowałem ich kawą, bo byłem ciekawy, jakie będą mieli zdanie o tej kawie. I nie wiedzieli oni, że to jest związane z tą kawą, więc byli bardzo zachwyceni i mimo to, że chciałem więcej osób nią poczęstować, to niestety wypili mi całą, więc co chwilę tylko musiałem ukręcać i robić świeżą. Ja ją osobiście szykuję sobie w... Nie zaparzarka, tylko jak to się nazywa? Kawiarka. Kawiarka, tak, w kawiarce. Natomiast to jest kawa, która nadaje się też do robienia w ekspresie, czy do każdej w zasadzie metody. Ja osobiście robię w kawiarce, mu w kawiarce najbardziej smakuje. To jest kawa, która ma minimalną ilość kwasowości, bo nie przypadam za kwaśnymi kawami. Jest maksymalnie nafaszerowana kofeiną, więc ona powinna dawać mocnego kopa. Jest delikatnie słodkawa. Ja lubię pić kawę z mlekiem, więc dla mnie to połączenie jest najlepsze. Kiedyś bardzo lubiłem połączenie arabiki z robustą. To było tak gdzieś na proporcjach, że było 80% arabiki i 20% robusty. Natomiast to jest 100% arabiki z Brazylii. Wypalane, co ciekawe, przez mistrza Polski. I to jest mega ważna rzecz. To nie robił byle kto, ale naprawdę palarnia Qualia się mega postarała i zrobiła tą taką limitowaną edycję psawłowej kawy. Ona będzie dostępna właśnie w tych pakietach. Cóż jeszcze mogę o tej kawie powiedzieć? Ona jest w ziarnach, więc trzeba ją sobie samemu zmielić. I też, co jest bardzo istotne, co ogólnie powinniście też zwracać uwagę przy tym, jak kupujecie kawę, to żeby patrzeć na to,
niekoniecznie na datę przydatności, ale na datę palenia kawy. To jest kawa, która jest tak świeżutko wypalana, bo jest, jeżeli widzicie datę, to jest 21 maj, więc ogólnie, jeżeli bym do kogoś wysłał teraz tą kawę, to ona jeszcze powinna sobie spokojnie dojrzeć tak z 4, powiedzmy 5 dni w tym opakowaniu, zanim ją powinniście mielić i robić z niej kawę, żeby ona nabrała tego swojego takiego smaku po tym wypaleniu. I ogólnie termin wypalenia przy kawie jest mega istotny i mega ważny. I chyba nawet ważniejszy niż sama data spożycia, więc jeżeli gdzieś kupujecie kawę i lubicie kawę, to zwracajcie uwagę na to, kiedy została wypalona. A jeżeli taka informacja nie jest podawana na opakowaniu, a chcecie się napić dobrej kawy, to może poszukajcie jakiejś innej. Tomek się pyta, czy się do ekspresu nadaje. Tak, jak najbardziej. Ona ogólnie się nadaje do każdego sposobu robienia. Ja mówię, że moją osobistym ulubionym sposobem jest robienie jej w kawiarce. Gdyż ponieważ z kawiarki mi smakuje najbardziej. A wiadomo, że każda metoda robienia kawy wydobywa jakieś inne walory smakowe z niej. Gdzie to kupić? Zastanawiam. Tak, Kiko. Coś zastanawiam mówisz? Się, bo Adek dzisiaj wspominał o cold brew i my też kiedyś z Agą właśnie, w sensie z maślaną, sporo piliśmy cold brew i właśnie się zastanawiam, jakby ta kawa smakowała właśnie jako... Nie robiłem cold brew z niej, także albo ktoś weźmie i mnie poinformuje, jak wychodzi cold brew z niej, więc zobaczymy. Maślana jest załamana, bo teraz wszyscy znają jej imię. Ups. O nie. Rekin się pyta, gdzie to kupić. Więc tak, kawa i kawa będzie póki co dostępna tylko i wyłącznie za punkty, czyli w tym pakiecie Fana. Na razie nie będzie wprowadzana w ogóle do sprzedaży. Będzie wprowadzana być może i chciałbym do sprzedaży w późniejszym terminie, ale to jeszcze wymaga dopracowania. Natomiast póki co dostępna będzie tylko przez pakiecik Fana. Wysyłam na terenie Polski. Chyba, że ktoś dopłaci, możemy zobaczyć wtedy, ile wysyłka by kosztowała do innych krajów, bo to jest bardzo... No, różni się, że tak powiem, w zależności od kraju, więc tutaj nie chciałbym ryzykować. Co to jest pakiet Fana i jak go zdobyć? Rekin, gdy oglądasz moje streamy, to zbierasz dogełki, czyli punkty te przyznawane przez Twitcha. I te punkty zdobywa się będąc aktywnym na czacie, oglądając w ogóle streamy i ogólnie za bycie aktywnym. Twitch przyznaje je z automatu, czasami nawet pyta, czy odebrać kolejne 50 dodatkowych, bo sprawdza w ten sposób, czy oglądasz, czy tylko lurkujesz. Ważność kawy jest... 6 miesięcy od daty palenia, także spokojnie do końca roku można ją sobie spożyć. Teoretycznie oczywiście te daty ważności są mocno zaniżone, więc jeżeli ktoś by go przekroczył, to też nie jest tak, że eksploduje, zachoruje i wywróci się na lewą stronę. Także z tym spokojnie. To jest taka bardziej sugerowana data, którą no gdzieś tam przy jakichś badaniach i próbach, jak się robi, trzeba podawać. Na przykład z miodem też jest tak, że teoretycznie miód... Bardzo trudno jest, żeby miód się zepsuł, no ale data ważności musi być podana, bo tak prawo wymaga tego, żeby było, więc tak jest. To jest kawa ziarnista. Ktoś pytał się, jaka to jest kawa. To jest tak, zdecydowanie kawa ziarnista, więc trzeba ją samemu sobie zmielić, ale to wiecie, są różne, jeżeli nie macie młynka w domu, to są kawiarnie, gdzie można pójść i poprosić, czy sklepy z kawą, gdzie można pójść poprosić o zmielenie kawy i nie ma z tym żadnego problemu. Kawa pachnie niesamowicie, jeszcze żadnego opakowania nie otwierałem. Jak widzicie, już ludzie się zjeżdżają po kawę. Także to jest kawusia, czyli te dwie rzeczy są w pace Fana. Jak będzie wprowadzana do sprzedaży, to na pewno będę puszczał informacje na Discordzie, to na 100%. Jest jeszcze jedna rzecz. A przepraszam, nie odpowiedziałem, czy to jest etykieta, czy to naklejka, czy jednolita. Nie, to jest etykieta w formie naklejki.
Opakowanie jest specjalne, też importowane, żeby ten żółty kolor... Widzę, że on na kamerze ten żółty kolor nie jest... Nie pokazuj, co jest z tyłu. Ale to i tak nie widać, na szczęście. To jest taki żółty wpadający w pomarańczowy, więc to jest po prostu tak przepiękny kolor, że no, idzie się w tym kolorze zakochać. Ja naprawdę oszalałem na punkcie tego opakowania, jak to zobaczyłem. Tak, policja z klucza już przyjechała. Czy były jeszcze jakieś pytania? To możemy sobie na chwilkę zerknąć na to, co robi Kiko. O kurde, wchodzi gruba krecha. Jest Rekim! No. Być Rekim to jest Rekim, no miał być Pablo Pieskobar. To brzmi coś jeszcze tam było ciekawego? Brzmi jak dobry ten, brzmi jak dobry początek do wcipu, że przychodzi Rekin do Pablo Pieskobara. Ale to nie koniec rzeczy, które mam. Arek się przebija strasznie z informacjami o wyścigach. Już czytam, Arku. Info z Aragon. Chris Bergman, pozycja 6. Paweł Szkopek, pozycja 15. Krzysiu prowadził od pierwszego okrążenia do 11, ale na 12 okrążeniu wysiadły Łety i niestety był problem. Rajderzy, którzy jechali na set Łet Inter lub same Inerty, mieli na początku średnie albo później wystrzelili z procy, ale jesteśmy zadowoleni z rezultatu, nie możemy się doczekać w naszym Estoril Track, bo tam podwójne podium mieliśmy, a Chris lubi ten tor. Gratuluję wysokiego ukończenia. Wyścig będę na pewno nadrabiać sobie, bo chcę go sobie obejrzeć, ale dzięki za spoilery. Słyszę sam siebie. Co my tu jeszcze? Czy są jakieś pytania jeszcze do kawy? Widzę, że chyba nie ma. Przychodzi Rekin do Pieskobara, hehe, rozumiesz, bo Rekin przychodzi na płetwach. No właśnie, powtórka będzie na Eurosporcie lub Eurosport Player. Nie będę wymawiał tego, Arek, tak jak piszesz, gdyż się z tobą nie zgadzam. Ja uważam, że Eurosport jest mega spoko, także nie będę poniżać tej stacji telewizyjnej, bo jestem fanem Eurosportu, tak samo jak Grzegorza Gaca, który jest tam komentatorem. Nie powiedziałem chyba, czy etykiety projektowałem. Częściowo tak. Piesek, który jest tutaj na tej etykiecie, na froncie, jest zaprojektowany przez rysownika. Zaraz wam znajdę, jak mam na imię, bo do tego się nie przygotowałem, przyznam szczerze. Bo ten pies czekał już tak długo na wykorzystanie gdzieś do grafik, bo to było jeszcze za czasów w ogóle Daj Głos Podcast, gdzie miałem pomysł, żeby okleić właśnie samochód w barwach Daj Głosowych. I no troszeczkę to potrwało. Gdzieś jak znajdę, to w ogóle będzie ciekawie, kiedy ja ostatni raz z rysownikiem rozmawiałem. Słuchajcie, z rysownikiem na temat tego rysunku rozmawiałem 131 tygodni temu. I zrobił go... Tygodni. Tak, tygodni. Nie dni, tygodni. I narysował tego psiaka Marek Rutkowski. Na Instagramie znajdziecie go jako Edrache przez CH. Ja nawet może wpiszę od razu na tym instagram.com/ Edrache. Coś komputer ode mnie chce, jakieś komunikaty, ale to mnie interesuje. Niech się czat jeszcze zastanowi, co tu mogę dorysować. Bo... Niech to będzie rysunek czatu dzisiaj. Tak? Dobrze wpisałem? Dobrze wpisałem. Dobrze. Jest dobrze wpisane. Więc on wykonał rysunek tego fantastycznego psa. No i teraz czat. Tak, właśnie. Najpierw niech zasugeruje, co tu jeszcze można dorysować. Kocie chmurki. Co to są kocie chmurki? To jest znowu jakieś nawiązanie do... Nie wiem, to teraz to nawet ja okay. Już nie wiem, co to są kocie chmurki. Bilard w tle. O, to jest takie... Czy rekin ogonem odmawia szczura? Tutaj wchodzi jakiś mega slang wchodzi, którego ja już czegoś czy nie wiem. Czy rekin mówi nie kresce?
Aha, twoim ogonem. Okay, pokazuje, dobra. Że jej nie chce. Już ma wystarczająco. Że słaby towar. Nie no, ja ten, jak Pablo Piscobar by mógł swój towar. Ale właśnie tak, no okej, okay, stół bilardowy, jakaś żarówka, tutaj piszą... Ekoludek pisze, siemanko, widziałem, pizzka była wczoraj jedzona. Tak jak obiecałem wczoraj, wczoraj można było skarnąć darmową pizzkę, także wszystko było. Kot w kształcie chmury. Okej, okay. Czyli to było dosłowne. To nie było tak, jakieś... Kot w kształcie chmury, czy chmura w kształcie kota? A, to ciekawe. OR minus live wprowadził akurat rajda i 21 osób dodatkowych przyszło. O kurczę, o nie, ale wybraliście. Teraz. Ale wybraliście świetny moment. Słuchajcie, witam wszystkich. Dzięki ogromne za rajda, bo akurat mamy w dzisiejszym 12-godzinnym streamie bardzo fajny moment, gdzie zaprosiłem Kiko, który jest artsuit mistrzem rysowania, który bardzo często rysuje podczas streamów. Nam różne, przeróżne rysunki i właśnie na żywo możecie oglądać to, co sobie sami zażyczyliście, czyli Pieskobara, który rozmawia z rekinem i mają do dyspozycji kreski, chociaż rekin, jak widzicie, odmawia tej kreski, a w tle jest stół bilardowy. Także Kiko, ja myślę, że gdybyś prowadził streamy, gdzie rysujesz to, co chce czat, to byś miał naprawdę mega pokaźną kolekcję bardzo dziwnych i bardzo zajebistych rysunków. Ja w międzyczasie... Boję się, że te streamy długo by nie potrwały, gdybym rysował wszystko to, co chcą ludzie z czatu. Ja w międzyczasie pokazywałem, jakie rzeczy można odebrać za pakiet fana, czyli to, jak zbieracie sobie dogełki podczas streamów i za 30 tysięcy punktów można odebrać pakiet fana, czyli fizyczną rzecz, którą do was wysyłam. Jedno to jest moja mieszanka kawy, 100% arabiki i o niej troszeczkę już opowiadałem. Kawa, którą sam dziś wybrałem, która została wypalona przez palarnię Qualia ze Szczecina, przez mistrza Polski w paleniu kawy. I druga to jest pakiet takich niesamowitych naklejek, które częściowo zostały zaprojektowane przez Neri. Neri możecie niektórzy z was kojarzyć z racji tego, że ona też należy do grupy Dobre Streamy, więc być może gdzieś mieliście okazję na nią trafić. Neri zaprojektowała 5 naklejek z tego pakietu. One są oznaczone niebieskimi gwiazdkami, czyli te pieski. To są też te pieski, które ikonki możecie wykorzystywać na Discordzie i tutaj na czacie. Jeszcze raz szybko sobie je wrzucę, żeby było widać. Pieski są narysowane na bazie moich psów, które też są największymi gwiazdami moich streamów. Tam jest chociażby Zoltan. Łypię na was. O, tam jest Zoltan. A Vega chwilowo gdzieś sobie poszła, więc Vegi wam nie pokażę. I jest jeszcze trzeci element, którego jeszcze nie pokazywałem. I to jest rzecz, która... Trzeci piesek. Nie, nie. Nie, jest jeszcze trzeci element, którego nie pokazywałem i który będzie, rekin, jak możesz się ucieszyć, to będzie jedyny element, który będzie do kupienia. Szczegóły będą na Discordzie. I to jest mój oficjalny kubek. Zoltan już idzie sprawdzić. To jest mój oficjalny kubek. Kubek jest śliczny. Kubek jest o tyle nietypowy. Przepraszam, Marcin mnie zadał pytanie. Czy kawa została zebrana przez dziewicze kapłanki Melitę o północy? Nie weryfikowałem, w jaki sposób zostały zbierane ziarna kawy oraz przez osoby jakiej płci, więc to już pozostawiam wam do oceny lub ewentualnie do wizyty w Brazylii, skąd pochodzi sama kawa. Kubek jest o tyle nietypowy i bardzo mi zależało, żeby to był fajny i kubek, którego wcześniej nie widziałem, bo tak, ma korkową podkładkę, która jest niezdejmowalna i tutaj jest wygrawerowane moje logo. Jest oczywiście rysunek od Kiko, który uwielbiam i też jest częścią tych naklejek, czyli granie mnie relaksuje. Ma też przykrywkę, taką, która jest z silikonową taką obwódką, żeby wasz napój nie stygł tak szybko. Możecie sobie spokojnie to uchylać i sobie sączyć, jeżeli nie chcecie, żeby tracił temperaturę. Z uszczelką, tak dokładnie, jako ludek. I albo można go całkowicie ściągnąć. Pojemność 400 ml i to jest jedyna rzecz, która będzie póki co
na sprzedaż. Szczegóły pojawią się na dniach na moim Discordzie, więc jeżeli chcielibyście mieć taki kubek w swojej kolekcji i wam się podoba, ja będę mega zaszczycony, jeżeli ktoś z was będzie chciał w ogóle kupić taki kubek. To szczegóły będą na moim Discordzie. Rekin pisze, że chce wszystko. Rekin, jakoś się dogadamy z pewnością. Także zapraszam was bardzo serdecznie na Discorda. Link przed chwilą wjechał na czata, znajdziecie go kawałeczek dalej. Kubek jest mega fajny. Co ciekawe, można go myć w zmywarce. Ja obecnie prowadzę sobie testy i sprawdzam sobie, jak mocno ten nadruk wytrzymuje zmywarkowanie. Ten kubek jest już po 3 myciach w zmywarce i na razie nie ma absolutnie żadnego śladu zużycia i działania chemii na kubek, także nie trzeba się przejmować tą korkową podstawką. Ona jak nasiąknie wodą, to po prostu robi się ciemniejsza i tyle. Także to też, jeżeli ktoś ma zmywarkę, nie lubi myć ręcznie, to nie ma się co obawiać, można sobie to spokojnie myć. Jeżeli wyjdzie po jakichś tam kilkunastu, kilkudziesięciu myciach, że coś się nie tak robi z nadrukiem, no to oczywiście na Discordzie też pokażę i to już będzie wasza decyzja, czy myć to w zmywarce, czy nie. Czy będzie zapis live? Zapis live zawsze jest po streamie na stronie samego Twitcha przez 2 tygodnie. Będzie można sobie go obejrzeć. Natomiast tego live'a 12-godzinnego nie będę wrzucał na YouTube'a, bo to moim zdaniem będzie już zbyt duży hardcore, żeby go wrzucać. Chyba że go tak podzielę, żeby na przykład tą sekcję z rysowaniem od Kiko wrzucić, bo to jest premiera, że tak powiem, rysowania Kiko, więc myślę, że warto. 14 godzin. Ja powiedziałem 12, to 14 godzin. A co więcej? Jak nie padnę, to będzie więcej. Czy można myć go w zmywarce? Tak, można. Właśnie testuję. Znaczy, sam kubek można myć w zmywarce. Producent pokazuje, poinformuje, że można. Ja sobie po prostu sprawdzam, czy ten nadruk wytrzyma. Na razie jest po kilku myciach w zmywarce i jak najbardziej wytrzymuje. Zobaczmy w tym czasie, co już zrobił Kiko. Proszę bardzo. No i jest wszystko, co chcieliście. Pojawił się już stół bilardowy. Pojawiły się chmurki w kształcie kota. Powiem ci, że masz niesamowite tempo rysowania. Znaczy to, że już dzisiaj udowodniłeś, bo zrobiłeś już kilka rysunków i wszystkie były fantastyczne. Podziwiam cię, w jakim tempie ty rysujesz. I te rysunki jak są... Jak ktoś mi rzuca pomysły, to jest jeszcze szybciej, bo ja najwięcej czasu tak naprawdę spędzam, żeby coś wymyśleć, że no, jak nie mam pomysłu, to po prostu siedzę i robię coś takiego. To jest mój standardowy proces twórczy, to nie da się inaczej, aż mi coś wpadnie do... Ale jesteś znany na różnych streamach, no przecież i na rozgrywkę zaglądałeś bardzo często, i na forum ogadkę zaglądasz tak, ale często. Ale tam przeważnie właśnie coś jest takiego, co daje mi od razu pomysł. Tak samo właśnie u ciebie, czy jakieś hasło na pal, czy coś takiego. I wtedy od razu no, pojawia się też pomysł na rysunek, a czasem jak chcę narysować coś sam dla siebie, to... Swoją drogą, jeżeli wejdziecie na Discorda mojego, to tam też jest specjalny dział poświęcony Kiko z rysunkami, które właśnie narysował podczas moich streamów, więc można sobie zajrzeć. Często bez konkretnego kontekstu możecie ich nie zrozumieć, ale one są na tyle nietypowe, że może czasem lepiej ich nie rozumieć i żeby każdy sobie sam dopowiadał, z czym są. Piesek jest bardzo... Z czym są związane? Ekoludek napisał, że Kiko czuje w powietrzu angaż w kuźni fejków. Co ty na to? Jeżeli byłaby propozycja, to ja chętnie przyjmę wszelkie propozycje, które byłyby czymś więcej niż... Znaczy takie zwykłe propozycje też przyjmę, w sensie jakieś takie jednorazowe, jednorazowe kontrakty. Jednorazowe, to czyli słuchajcie, jak ktoś ma jednorazowe kontrakty dla Kiko. Jak ktoś chce wpaść na noc, to zapraszam, no tylko żeby Maślana była na dyżurze. No to... Wtedy załatwimy, żeby Maślana też była nakarmiona, żeby za szybko nie wracała do domu, tak? Tak. Na przykład koszenie trawnika no, jednorazowo. Śniadaniem, to potem pomyślimy.
Coś miałem jeszcze powiedzieć. Aha, no i na koniec roku planuję też wydać artbooka z rysunkami Kiko i myślę, że to będzie też coś mega, mega fajnego. Natomiast pies, którego widać na kawie, będzie prawdopodobnie miał jeszcze jedno swoje bardzo ważne zadanie, ponieważ w dolnym lewym rogu widzicie, że zbieram obecnie na oklejenie samochodu i to jest takie troszeczkę zagadkowe. Natomiast moim marzeniem jest, żeby mój samochód własny, osobisty, okleić motywami właśnie psawłowymi. I mam już biuro projektowe, które będzie się zajmowało tym projektem i jestem niesamowicie dumny z tego, że projektem zajmie się... Już tylko sobie otworzę, żeby wam od razu wrzucić... Jak ja wam to mogę wrzucić? Chyba tutaj po prostu na drugie okno mogę wam wrzucić projekty, okleję. Proszę bardzo. O, powinno, mam nadzieję, że widać. Tak, widać. To jest Małachowski projekt. To jest firma, która robi niesamowite projekty, jeżeli chodzi o oklejanie samochodów. I robią cudowne rzeczy. I mimo to, że ja jestem osobiście grafikiem i byłbym w stanie zrobić jakiś projekt na samochód, to jak zobaczyłem to, co Małachowski potrafi robić z samochodami i to, jak niesamowite są te projekty, to po prostu... przeszło moje wszelkie oczekiwania. Ja już jestem po pierwszych rozmowach z nimi. Wiem na 100%, że już chcę mieć projekt. Rozmawiamy sobie już powoli o tym, co miałoby się na nim znaleźć, ale zobaczcie na te detale. Z daleka na przykład ten piękny RS-ik wydaje się, że ma po prostu w sobie szary podkład. Natomiast gdy się podejdzie bliżej, to widać, że ta folia jest wykończona takim tęczowym, odblaskowym tęczową, odblaskową folią i to są po prostu wow, tak ślicznie to wygląda. Tak niesamowicie drobne detale, które są no, powalające. Pokażę wam jeszcze jedno Porsche, którego projekt przygotowali, bo ono też jest niesamowite i to jest też jeden z moich ulubionych ich projektów. Znaczy ogólnie bardzo dużo, o ile nie większość ich projektów mi się podoba, ale mam swoje parę ulubionych. To jest chyba na drugiej stronie. Psaweł, myślisz, że na Skodzie Fabia będzie dobrze wyglądać multum sutków? Słuchaj, jeżeli by to dobrze dopasować do karoserii, to myślę, że by świetnie to wyglądało. Ja też od razu mówię wam, że nie mam jakiegoś turbosportowego samochodu i nie uważam, że tego typu oklejenia mogą pasować tylko na jakieś super niesamowite samochody. Właśnie dlatego też Małachowskiemu wrzuciłem takie wyzwanie, żeby na moim samochodzie pojawił się taki projekt, żeby wydobył z niego jak najwięcej fajnych linii i fajnych właśnie motywów. To Porsche, to jak im wyszło, jak wygląda, jakby było właśnie ręcznie odrysowane, to jest coś absolutnie niesamowitego. I właśnie na to teraz wszystkie donaty idą. Jeżeli się zastanawiacie, jak dać donata, to jeżeli oglądacie teraz ten stream, byście musieli sobie zerknąć na informacje, które znajdują się pod okienkiem i tam jest przycisk do donatów. I jeżeli z góry się zastanawiacie, dlaczego taka cena, oklejenie samochodu plus zrobienie takiego profesjonalnego projektu, to ja nawet nie zbieram całej kwoty na to, ponieważ większość kwoty wyłożę oczywiście sam. Natomiast tak jak na przykład w zeszłym roku zbierałem sobie na fotel do ścigania się i jestem mega dumny z tego, że udało się dzięki streamom właśnie dozbierać do tego fotela, tak sobie stwierdziłem, że też bym chciał, żeby samo streamowanie było elementem tych projektów. Mam też taki pomysł, że będzie gdzieś na samochodzie zaznaczone, kto dorzucał się do tego projektu. Więc jeżeli ktoś by chciał się osobiście znaleźć na tym projekcie, to wszystkie te donaty będą wpływały na to, że można się na tym znaleźć. Sama folia, ile będzie kosztować, to też będzie zależało od wykończenia. Natomiast, tak jak mówię, 4000 zł to absolutnie nie jest cała kwota tego projektu i oklejenia, bo cały projekt i oklejenie kosztuje o wiele, wiele więcej, więc to nie jest pełna kwota. Tylko po prostu no ja też, ponieważ to jest jakaś tam moja zachcianka, więc większość kwoty
zakładam bezpośrednio od samego siebie, natomiast chcę, żeby jakąś częścią tej kwoty było właśnie donate ze streamowania, bo to będzie miało też dla mnie jakąś dodatkową wartość i takie poczucie, że coś dodatkowego z tych streamów było. Czy to będzie Multipla? Nie. Od razu mogę wam powiedzieć, że samochodem, który będzie oklejany, będzie Kia Niro, chyba że zdarzy się jakiś cud, to być może nie, ale na 99,9% będzie to Kia Niro. Pokaż tego Xboxa oklejonego. Xbox oklejony jest... Xbox oklejony... Mam dwa oklejone Xboxy. Tam po prawej stronie... Zaraz się przejdę z kamerą. Jest mniejszy Xbox, to jest Xbox One X i to jest Xbox, który został sfinansowany w ogóle przez niesamowitych ludzi z Twittera, którzy stwierdzili, że się skrzykną i zrzucą się. I tam na nim widać taką, jest naklejka wokół niego właśnie z ksywkami wszystkich osób, które się dorzuciły. Natomiast mój Series X jest oklejony w piękne żółte barwy i to był prezent urodzinowy, to oklejenie szło ze Stanów od Dbranda. I zaraz, nie wiem czy starczy kabla, ale mogę spróbować Xboxa przytargać bliżej, a w międzyczasie zostawię was z rysunkiem Kiko, tylko sobie tutaj pozbędziemy się na chwilowo tego. Okej, okay, o jest, o kurde, wchodzi Kowal. Jak widzicie, Kiko bardzo szybko reaguje na to, co piszecie. O Jezus Maria, poleciał prawie mikrofon. Już mikrofon żyje. Dziękuję za followka, Ksaru. Ja muszę wstać, o Jezu. W moim wieku to nie jest takie proste. Odłączymy sobie Xboxa od prądu na chwilę. Tego Xboxa można, bo on dzisiaj spełni bardzo ważną rolę. Z niego będzie transmisja samego wyścigu, który jest zaplanowany na wieczór. I teraz mogę wam pokazać, proszę bardzo. Nie wiem, na ile to będzie widać, ale spróbujemy. Spróbujemy, przerzucimy się na kamerę. Tutaj na dole jest lista wszystkich ksywek osób, które dorzuciły się na mojego Xboxa. Jest tam Rekin, jest tam Mikołaj, tylko że oczywiście... Nie chcę się ostrość złapać. Więc musicie mi uwierzyć na słowo. I to jest dla mnie niesamowita pamiątka. Tą naklejkę nawet mam wydrukowaną w dwóch sztukach, bo ona tutaj delikatnie zaczyna się odklejać i po prostu klej zaczyna puszczać, bo jednak konsola się nagrzewa bardzo mocno przy graniu. No i ten klej w niektórych miejscach zaczyna puszczać, więc mam rezerwową naklejkę, żeby ją sobie nakleić jeszcze raz. I to jest ogólnie naklejka, która nigdy z tej konsoli nie zejdzie i tak samo jak konsola nigdy nie zostanie gdzieś tam sprzedana czy zutylizowana, no bo to jest po prostu dla mnie niesamowita pamiątka. O, teraz na zbliżeniu troszeczkę lepiej widać. Jest Kubar, jest Mateusz Gerloch, którego możecie znać. Jest troszeczkę osób, które możecie kojarzyć ze streamów, z Twittera i ogólnie. Jest Marta, która dzisiaj z nami streamowała. Jest... Kto tu jeszcze jest? Kogo? Jest Michał, który dzisiaj będzie na wyścigu wieczorem, także jest sporo osób, które możecie kojarzyć z moich streamów. I jest Pat TV, tak, jest też Pat TV. Pat TV, ten Pat TV od podcastu Pat TV. A tu przy okazji jest jeszcze jedna naklejka, która też była drukowana w limitowanej edycji. Myślę, że będę ją też dorzucać do pakietu fana. Ona jest wykonana w technice właśnie takiej, że jest sam psiak jest na folii takiej, która powoduje taki efekt tęczowy i też wygląda niesamowicie. I uwielbiam tą naklejkę, więc też gdzieś będzie dorzucana do pakietu fana. Także mam nadzieję, że wam się podoba i że pakiet fana będzie dla was czymś, co będzie sprawiało i dodatkowo zachęcało do tego, żeby gdzieś tam zastawiać lurka na streamie i żeby zbierać punkciki, żeby wydawać. Ja jestem niesamowicie dumny z tych wszystkich rzeczy, że zebrałem w ogóle tyle niesamowitych osób wokół siebie i osób, które są
i na czacie, i wy, którzy właśnie codziennie przychodzicie i, znaczy no nie codziennie, za każdym razem jak jest stream, przychodzicie i oglądacie, nieważne co bym streamował, jak chociażby Coris, który wpada nawet jak gdzieś tam było, że proszę nie wchodzić teraz, bo jest stream testowy, bo chcę coś sprawdzić, także się pojawiacie. W ogóle jest 54 osoby, to jest dla mnie jakiś dziki szał i szaleństwo, jest mi niesamowicie miło. Jestem mega dumny też z osób, które gdzieś mi osobiście pomagają, jak chociażby Kiko, który no swoimi rysunkami wprowadził już coś tak niesamowitego do tych streamów i coraz częściej już ostatni Mikołaj właśnie mówi, że nie może się doczekać, jak będzie stream i jaki Kiko zrobi rysunek. Mi tak aż głupio, bo ja nie chcę absolutnie Kiko zmuszać do tego, żeby rysował, ale... Kiko nie zmusza. Wiesz doskonale, że gdyby nie chciał tutaj być, no to by mnie nie było, ale bardzo chcę, bo jesteś na tyle cudownym człowiekiem, że no. No, po prostu przyszedłem na chwilę, no tak jak pisałeś na Twitterze, za Atkiem, a zostałem i czuję się tutaj jak w domu, więc no. No. Więc chciałbym ten dom, jeżeli mogę, to w jakiś sposób pomóc temu domu, więc czemu jak nie, najbardziej. Ja naprawdę jestem dumny i przeszczęśliwy, że takie osoby jak ty, że takie osoby jak Neri, z którymi mogę sobie współpracować i po prostu robić niesamowicie fajne rzeczy. Ja jestem niesamowicie dumny, że mogą powstawać jakieś rzeczy z moim logotypem. I nawet jeśli gdzieś miałaby się chociaż jedna kawa taka w przyszłości, czy sprzedać, czy kubek, i ktoś by stwierdził, że ten projekt jest na tyle fajny, żeby chciał, żeby mieć go w swojej kolekcji, to jest dla mnie jakieś spełnienie marzeń, coś na co czekałem od mega długiego czasu, coś co gdzieś było jakimś moim niespełnym marzeniem, także no to są dla mnie na tyle ważne wydarzenia, że aż nawet bezczelnie powiem, że mi się trochę głos łamie, bo się troszeczkę wzruszyłem, więc sobie zerknijmy, co Kiko już dorysował. Kiko, coraz więcej takich rzeczy, za które można dostać bana na Twitchu, nie? Więc pracuję. Słuchaj, zawsze możesz dorysować gdzieś jakiś basen lub coś w tym stylu i już będzie wszystko okej, okay, nie? Już to zaraz wchodzi specjalna ta kategoria. Kategoria, tego, to będziesz tak, musiał zmienić z art na basen. Z art na basen zrobimy i będzie... A mam pytanie jeszcze, co do pakietu fana, czy no bo domyślam się, że nie zamierzasz kończyć streamowania teraz już po roku, więc czy zamierzasz jakoś rozszerzać ten pakiet? Wiesz co, myślę, że albo rozszerzać, albo zmieniać, żeby robić jakieś rzeczy, które będą albo limitowane. Na pewno bym chciał, żeby kawa została na dłużej i mam tutaj pewne pomysły, rozmawiam sobie z palarnią Qualia, która jest w ogóle niesamowitą palarnią. Możecie sobie też zajrzeć na ich stronę, bo oni ogólnie mają bardzo dużo kaw dostępnych, nie tylko swoich własnych, które wypalają, ale też innych. Prowadzi to w ogóle niesamowita ekipa, pracuje tam też moja bardzo dobra znajoma Magda, która była nawet dzisiaj rano na streamie z Atkiem. I to są tak fajni ludzie i ja mam coś takiego stety, niestety, że nawet, nie mówię, że tam jest drożej, bo w ogóle nie porównywałem cen, nie o to mi chodzi, ale jeżeli robię gdzieś zakupy, gdzie wiem, że pracuje fajna ekipa i są fajni ludzie, to ja mam jakby dodatkową wartość dla samego siebie i frajdę z tego, że mam produkt od kogoś, kto jest po prostu sam w sobie zajebisty i to mi gdzieś daje taką dodatkową rzecz. Się tylko tak zastanawiam, czy gdybyś streamował rysowanie przez 12 godzin i tak co chwilę pomniejszał ten rysunek i dorysowywał kolejne elementy, to jak duży mural by taki z tego wyszedł? I tak, żeby później taką całą ścianę na przykład wykleić z takim, wiesz, jak są rysunki, nie wiem, czy kojarzysz Wilka, superbohatera. Oni często robili takie na rozkładówki ogromne rysunki, gdzie było tyle elementów, że na te rysunki można było patrzeć przez godzinę i wynajdować wszystkie tam małe smaczki i elementy. Wiesz, jak ci powiem, że pierwszy raz coś takiego robię. No, przeważnie jak już coś wymyślę, to jest już prawie gotowa całość takiego w mojej głowie, a tutaj no, co chwilę ktoś coś dopowiada. Które coś to opowiada i to mi się bardzo podoba i teraz sobie właśnie myślę, jak w to wszystko wkomponować ten cholerny basen.
No i jeżeli zacząłbym od odpowiednio dużej rozdzielczości na sam początek, to myślę, że później nie byłoby problemu, żeby tak go pomniejszać i pomniejszać i pomniejszać. Chociaż nie wiem, czy szczegółów by nie ucięło już w pewnym momencie. No bo to... Coś mnie oszukuje Halo? mój komputer. Tak, tak, tak. Ja ciebie cały czas słucham, a w międzyczasie chciałem wrzucić link do tej palarni i pomyliłem się, że to nie był ten link, o którym ja myślałem, bo to jest qualiashop.pl. Już wrzucam wam link na... Już wrzucam. To jest link do tej palarni. Bardzo polecam. Są różne, przeróżne kawy. One są bardzo fajnie poopisywane. Ta kawa... Ją możecie, jeżeli chcecie mieć taką samą u siebie, to jest w sklepie u nich sprzedawana jako ksu-ksu. Więc bardzo, bardzo, bardzo polecam. Natomiast w takim opakowaniu i ode mnie z całą historyjką, otoczką i sekretną wiadomością, która jest z tyłu, będzie dostępna tylko z pakietu Fana. Czy tu jeszcze ostatnia wieczerza? Tak. Ostatnia wieczerza by wyszła w wersji Twitcha. Pakiet Fana, pakiet Superfana, pakiet Fana Oczadziałego. Okej. Okay. No można. Ksuksu Dark. Ksuksu Dark. To jest właśnie, to jest ta kawka. Mam nadzieję, że w przyszłości ten właśnie te elementy będą rozwijane. Ktoś tam się zapytał, dlaczego kawa, a nie herbata. No ja jestem ewidentnie kawoszem. Na herbacie aż tak bardzo się nie znam, więc tutaj może Ania by mi pomogła i znalazła jakąś herbatę, która jej by pasowała i byśmy spróbowali zrobić jakąś psawłową herbatę, więc tutaj bym musiał liczyć mocno na jej wsparcie. I zobaczymy. Mam jeszcze parę pomysłów, co jeszcze można zrobić. Czy Lipton? Nie. Oni mają ładne całe ten opakowanie żółty. Liptona, takie 100 tych. Ja bym siedział i te karteczki zrywał i z szywaczem przybijał te kolejne własne, takie psawłowe. Ale jakie poświęcenie dla fanów, widzisz? No. To by było coś. To by było coś. Brałbym, no. Brałbym. Czyli jak coś jest związane z ten, z poświęceniem, czyli tak, teraz żeby dodać wartości do tej kawy, to ja powinienem otwierać każde opakowanie, tak, wymacać każde ziarenko, żeby było tak, żeby było trudniej i wtedy dopiero pakować z powrotem. Nie wiem, czy to już by nie podchodziło pod jakieś seksualne te dewiacje. No wiesz, zależy kto co robi później z kawą, nie? Ja zazwyczaj kawę piję, ale jak dzisiaj już było na streamie, niektórzy z kawy robią peeling, także wiesz. Dwa oddechy psawła w atmosferze ochronnej i heja. Moment, co? Ja w domu piję herbatę, kawę głównie w pracy, choć tam najczęściej jadę na dwa kubki. W lisku kawa, w kubku z Deadpoolem herbata. Ale mieszasz, w sensie pijesz naraz? Także do lewej strony ust przykładasz kawę, nawet a do... nie muszę czytać, kto to pisał. Ja wiem, kto to napisał. Bo wiem, że niektórzy piją herbatę z mlekiem, ale czy można pić herbatę z mlekiem i z kawą? Ja piję herbatę z mlekiem, bardzo lubię. No proszę. Ja piję herbatę z mlekiem, a szczególnie jak jest... Jest taki specjalny blend masala hinduski i on jest głównie do tego właśnie, żeby go pić z mlekiem i jest niesamowicie smaczny. Go się pije raz, że praktycznie już na zimno, a dwa, że z taką ilością cukru, że nie wiem, czy to można nazwać herbatą jeszcze. Okej. Okay. Nigdy nie piłem bawarki, bo jakby nigdy się nie wczytywałem w ogóle, jaki jest proces robienia bawarki, jakie są proporcje w ogóle z mleka, czy to musi być jakaś konkretna herbata, czy to musi być ten Earl Grey, czy cokolwiek. W ogóle totalnie się na tym nie znam. Nie próbowałem nigdy. No ja mówię, no ja o ile samą bawarkę to tak średnio, to właśnie ten masala chai to jak najbardziej. Tam się gotuje, znaczy jeżeli się nie chce blendu, to się wrzuca taką porządnie mocną, czarną, cejlonską herbatę do garnka. Wrzuca się tam różne przyprawy od anyżu przez te gwiazdki anyżowe, jakieś tam takie typowo hinduskie przyprawy, cynamon.
Później to się gotuje mleko w tym potem dorzuca Wow. właśnie i na sam koniec się dorzuca właśnie herbaty do tego. I to się wszystko gotuje, czeka aż wystygnie, dodaje się masę cukru i to jest taka oryginalnie zrobiona, a jak się chce zrobić tak no, na szybko, to po prostu się parzy tą herbatę i dolewa mleka. Taki Okej. specjalny blend i tyle. Fusy kawy są też mega na odświeżenie zapachu w lodówce, więc mam mnóstwo zastosowań. Prawda, sami to stosujemy u nas, potwierdzam. Ania często robi tak, że nie wyrzuca tych fusów, które mamy po kawie, tylko po takiej świeżo mielonej, zaparzonej, po prostu się wrzuca do lodówki i to bardzo fajnie wyciąga jakieś nieprzyjemne zapachy. Chemiczne rozpuszczalne herbaty w granulacie. Ja je uwielbiam. Ale ty jesz ten granulat, bo dzisiaj to już jest drugi raz, kiedy wspominasz o granulacie. Ja zaczynam się już powoli o ciebie martwić. Ja też jadłem ten granulat taki herbaciany. Babcia zawsze miała, zawsze do tej pory ma tą herbatę taką w granulacie, cytrynową albo malinową. I jak nikt nie patrzył, to mały Maciek się zakradał, brał łyżeczkę i to wpierniczał łyżeczką. Więc to nie jest nic niespotykanego, żeby jeść ten granulat. Wciąga jak pieskobar. W ogóle właśnie, na tym rysunku może być przecież, że to niekoniecznie musi być, że to może być kawa ta psawłowa, nie? Jako do wciągania. A to nie musi być nic takiego. No i od razu się pojawia to już jest kawa. Kawa. Widzisz, tak się rozwiązuje problemy w rysunkach. Nie? To... O, jest Misiek akurat na czacie, to mogę powiedzieć, że Misiek był właśnie jedną z tych osób, które testowały kawy, zanim wybrałem, które to ziarno trafi do tej pierwszej limitowanej psawołowej edycji i chciał mnie bardzo poczęstować swoją kawą. Ja go poprosiłem, że przywiozłem cały osprzęt ze sobą, zrobiłem mu kawę właśnie tą, którą chciałem na nim przetestować i bardzo mu smakowała. Później Atkowi bardzo smakowała, musiałem zrobić kolejną porcję i kolejną i kawa, która miała też trafić do spróbowania do Ani rodziców, bo jechaliśmy do Sokołowa, się bardzo szybko skończyła, ale miałem na szczęście inne jeszcze opakowanie, więc w Sokołowie sprawdziliśmy jeszcze inne opakowanie. Potem jak ta kawa działała na Miśka i jak zachowywał się za ścianą, to ja nie wiem. A tu Misiek się może gorzej niż zwykle zachowywać? O rany, Adek teraz mi przypomniał, jak się Misiek zachowywał w tamten dzień. To są takie szczegóły, to mnie... To ja nie wiem, czy chcę wiedzieć. Co jest na home office u Miśka, zostaje na home office u Miśka. Tak to skomentuję. Dzień dobry, Livia. Dzień dobry. O. Czy kiedyś zastanawiałeś się, masz w ogóle jakiś u siebie jakiś taki folder z rysunkami, ile tych rysunków już zrobiłeś? Bo już nawet licząc te rysunki, które zrobiłeś tutaj podczas streama, to są w ogóle jakieś gigantyczne ilości. Z moimi rysunkami? No mam, znaczy nie ma tam, w tym konkretnym folderze nie ma wszystkich rysunków, ale no, zaraz ci powiem, ile mam ich takich. Dzięki Livia za followa i dzięki Polish Bajek za followa. Dzień dobry. Dzień leci bardzo fajnie. Właśnie sobie szamka w przerwie. Jak jesteś głodna, słońce to jedz. Już ci mówię, tutaj plików. Pytanie dostaję napisane, jakby nie mogła się do mnie odezwać. Musisz się odzywać na czacie. To, że mam czata z Kiko, to myślę, że Kiko się nie obrazi, jak ty użyjesz swoich słów, żeby też... No nie chcę przerywać. Nie chcesz przerywać, dobrze. Przepraszam, Kiko, mówiłeś, że ile masz rysunków? W tym folderze, który mam i uważam za główny z pracami, 257? Nieźle. Wow. Ale to nie wiem, czy to wszystko są rysunki, bo... Większość to okay. Są na pewno rysunki. Nie wiem, to wszystko to są PSD, nie? Czyli to coś jest w Photoshopie, ale co to jest, to... Okej, okay. Czasami lepiej nie zaglądać. Nie, bo na przykład narobiłem też... zawieszki ślubne dla znajomych, czy takie tego typu projekty, które no niekoniecznie są rysunkami. No, ale też są projektami, także to... Tak. Ja tak, powiem szczerze, że kiedyś jak zaczynałem swoją przygodę z grafikowaniem, to jak tylko pojawiał się w druku jakiś mój projekt, to gdzieś tam, czy to była ulotka do jakiegoś klienta, czy coś, to zachowywałem to i byłem taki dumny z tego, ale po kilku latach, jak tego było po prostu, już szuflada pękała, to stwierdziłem, że no nie ma szans, żebym ja to wszystko trzymał
I są teraz takie projekty, z których jestem niesamowicie dumny i bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem być częścią. Ostatnio taką dużą rzecz, którą udało mi się zrobić, to właśnie był projekt do gry Biomutant, która wychodzi we wtorek. Jak przeżyję, to mam taki dziki plan, żeby jutro zrobić przedpremierowy stream, bo jutro będę mógł zrobić przedpremierowy stream z tej gry. Natomiast robiłem ostatnio do MediaMarktu projekt na praktycznie na cały sklep. Próbuję go teraz na szybko odnaleźć, żeby wrzucić i pokazać, ale okazuje się, że wrzucam więcej tweetów, niż mi się wydawało. Bardzo, bardzo ładny projekt. Widziałem. O, jest, dobrze, jest tutaj, to mogę tutaj wrzucić i to jest właśnie z Biomutanta i z Rasta też zresztą tutaj na boczku. I to jest taki projekt, no, który gdzieś też mi napawa dumą, że byłem w stanie zrobić coś takiego dużego, raz, że dla gry, no, która to jest duża premiera i też sam duży projekt, także aż mam ochotę czasami wsiąść w samochód i podjechać do Poznania, żeby zobaczyć to na żywo, bo jestem z tego niesamowicie dumny. A to tylko w Poznaniu wisi, czy? Tak, ten wisi tylko w Poznaniu. To nie jest największy projekt, jaki zrobiłem, bo pamiętam, że też robiłem oklejenie na halę podczas targów tych w Poznaniu growych, których oczywiście nazwa mi wyleciała teraz z głowy, ponieważ mój mózg... jak się nazywały te targi gier? PGA, no właśnie. Poznań Game Arena, tak? Tak, Poznań Game Arena. I też wtedy było właśnie gigantyczna, była po prostu reklama gier. Też właśnie z Koch Media, które były tam, było zaproszenie na halę. To był chyba największy projekt, jaki zrobiłem w życiu. Już nawet nie pamiętam, ile to było metrów, ale jak zobaczyłem zdjęcie, to przyznam szczerze, że mi kopara opadła, bo jednak jak się projektuje gdzieś na komputerze, to tego aż tak gabarytowo nie widać i jak widać, ile to później, jak to wychodzi, to naprawdę można tym bardziej docenić tą pracę. O! Widzę, że przychodzi tajemniczy klient. Ile mógłby kosztować projekt murala na ściany w remizie strażackiej z jakimś motywem strażackim właśnie? To pytanie do ciebie, Kiko. 50. Ile? Nie mam pojęcia. Kiedyś ci pisałem, że nie mam pojęcia, jak wyceniać takie projekty. To zależy głównie od czasu, nie? Bo to w pewnym momencie to już nie... od szczegółowości, od czasu, jaki poświęcasz na ten projekt, bo nie jestem w stanie ci powiedzieć. Wiesz, no jeżeli powiem, że to będzie kosztowało, no nie wiem, 1000-2000 zł, a spędzę nad tym no, zdecydowanie za dużo czasu, no to nie będę potem prosił o więcej pieniędzy czy coś, no więc po prostu no albo od skomplikowania projektu, albo od ilości czasu. No ja jestem strasznie kiepski w wycenianie swoich umiejętności. Musisz się tego koniecznie nauczyć, naprawdę, bo masz dlatego, ogromny talent. Robisz dlatego mówię, no 3,50 póki co. Nie, to jak 3,50, to ja się nie zgadzam. Zaraz przerwiemy ten stream i nie, ja się nie zgadzam, ale myślę, że Ekoludek, spokojnie możesz do Kiko Shime zagadać, czy na Discordzie, czy na Twitterze i możecie sobie porozmawiać. No i właśnie, albo wymyślisz sobie stawkę godzinową, albo jakąś się dogadacie na pewno. Ale tak, zlecajcie rzeczy się Koszynie, spokojnie, bo robi genialne rzeczy i niesamowite. Czy trudno jest taką reklamę zaprojektować? Pyta się Czesionio. Wiesz co, zależy, bo mi ciężko powiedzieć o tym, czy trudno zaprojektować taką reklamę, no bo jednak w grafice siedzę już 20 lat, bo zaczynałem w 2001 roku, więc no, część rzeczy przychodzi mi łatwo, bo wiem po prostu, jak je zrobić. Dużo też zależy od tego, jakie są wymagania konkretnego klienta i jakie ma, czy daje wolną rękę, czy są rzeczy, które gdzieś są narzucane.
czy są jakieś elementy składowe, które można wykorzystać, czy trzeba samemu to robić, więc każdy projekt jest inny i to jest niesamowite w mojej pracy i sprawia to mi ogromną frajdę, że to nie są rzeczy, przy których absolutnie da się nudzić w żaden sposób, bo to są co chwilę jakieś wyzwania i jeżeli gdzieś się uda zrobić coś szybciej albo coś zrobić lepiej, to też jest jakaś niesamowita satysfakcja. Ja mam czasami takie momenty, że wracam do swoich projektów sprzed na przykład 10 lat i patrzę, jak ja je robiłem. I teraz jak mogę to przeanalizować i stwierdzić, że jestem w stanie to zrobić 10 razy szybciej na przykład z takim samym efektem, no to gdzieś to pokazuje, że zrobiłem jakiś progres w życiu, no, pomijając, że jestem w stanie to zrobić lepiej niż zrobiłem to 10 lat temu. Ja się boję patrzeć na takie stare projekty zawsze, bo to... Nie, to, a ja moim zdaniem to jest bardzo fajne, bo to jednak pokazuje, nie, że jednak się rozwijasz i nie stoisz w miejscu, bo ja mam coś takiego, że jeżeli zaczynam czuć, że stoję w miejscu, to automatycznie uciekam od jakiejś tam branży czy czegokolwiek, bo strasznie nie lubię stać w miejscu i jak nawet coś, co by mogło się by wydawać jakąś taką, wiesz, bardzo wygodną pracą, że wiesz, co masz robić, przychodzisz do roboty, robisz swoje i wychodzisz, nie? I to brzmi fajnie na papierze, ale to zaczyna być bardzo szybko, dla mnie przynajmniej męczące, bo ja jednak mam taką potrzebę, żeby czuć, że się rozwijam. No to właśnie dlatego ostatnimi czasy coś tam właśnie i próbowałem i z kolorem i z tym. No ciężko akurat w rysowaniu jako takim, czy malowaniu, czy korzystaniu tutaj z Photoshopa i ten, to naprawdę ciężko, jeżeli chcesz się coś znaleźć do roboty, to naprawdę ciężko jest się nudzić. Znaczy, ty masz też to niesamowite coś, że masz już talent rozwinięty do tego stopnia, że jedyne, co cię może ograniczać, to jest twoja wyobraźnia, bo to, co jesteś w stanie sobie wymyśleć, czy nawet tak jak tutaj... I majtki. I to, co czat napisał, to ty jesteś w stanie natychmiast narysować i nie masz z tym żadnego problemu i to jest niesamowite i... No i ten rysunek też jest niesamowity i naprawdę no wiesz, mega cię podziwiam. To też nie jest tak, że wszystko sobie, no to na przykład przez sekundę musiałem się zastanowić i potem sobie na szybko na komórce wygooglować, jak tak naprawdę wygląda rekin, nie? Bo przez chwilę miałem... Zaćmienie. No, przez chwilę dla mnie rekin wyglądał jakoś tak, nie? To był dla mnie rekin. No, to blisko. To był rekin w mojej głowie na samym początku. No i później... No Tomek też pisze, że Bouncy ci pięknie wyszło. Tak, Bouncy to też jest... Możecie sobie na Discordzie zerknąć do kategorii Kiko. Jest niesamowicie mu wyszło. Wyszedł piesek Tomka. Tak, naprawdę polecam. Czesio pisze, że do tej pory by narysował jedną kreskę. No zakładam, że Kiko też miałeś taki etap, jak zaczynałeś, że to było takie, że ten sam rysunek, który na przykład narysowałeś teraz, pomijając, że tak powiem, kwestie pomysłu i tak dalej, to byś rysował znacznie dłużej. O, jest zdecydowanie tak. No. To nie ma co do tego wątpliwości. To, no pamiętam, że właśnie te pierwsze rysunki takie na streamach dla Atka i dla Kuldana, no to potrafiłem rysować taką jedną postać, jak tutaj pieskobara, no to przez 2 godziny, nie? To nie było coś takiego, co... No największy problem tak naprawdę to było zapoznanie się z tym, jak ten sprzęt działa tak, żeby do tego stopnia, dokładnie, żeby nie mieć problemu, żeby zrobić sobie jakieś tam kreski takie, jakie się chce, żeby się zrobić no, odpowiednie linie, odpowiedniej grubości. Samo to, żeby sobie ustawić Photoshopa tak, jak go chcę, że no, tutaj smooth sobie ustawiam tych linii na 30%, bo jeżeli jest na zero, co jest podstawowym tym, to ja nie potrafię już takich ładnych kresek robić, nie? To już jest... Znaczy, jakbym się uparł, to też bym coś narysował, nie? Ale no, to nie jest to samo, nie? To wyczułem, że mój styl, czyli coś, z czego tak naprawdę jestem dumny, może kiedyś znany, to jest no, to, co tutaj widać, nie? To, co potrafię tutaj narysować. Ale to, co właśnie pisze Ania, która siedzi za mną, że masz to niesamowite coś, czego nie da się nauczyć, że ta
że ta twoja świetna kreska i ten taki naturalny dryk sprawia, że ani zdaniem i oczywiście też moim zdaniem jesteś skazany na sukces i jeżeli ty nie będziesz chciał być skazany na sukces, to my po prostu będziemy wciskać kiko każdemu po gardło. Ja naprawdę jestem gotów być bardzo arogancki w stosunku do różnych potencjalnych moich klientów, żeby wciskać ciebie na siłę, gdzie się da. Ktoś na przykład dziękuję przyjdzie, bardzo. Panie Pawle, chciałbym zamówić kawę. Najpierw rysunek kiko! Że spokojnie. Zresztą fetysze niektórych ludzi. Dojdziemy do takiego etapu. Czy zabrzmiało groźnie? No wiesz, no czasami trzeba kogoś zachęcić. Kiko będzie wyskakiwał z lodówki. To było bardzo fajne. Ja bym bardzo chciał, żeby Kiko wyskakiwał. Żebym wyskoczył z twojej lodówki? No. To się da kiedyś zrobić. No to zapraszam, naprawdę. Zapraszam. Tak się umówimy. Jak najbardziej. Indywidualna etykieta kawy od Kiko na każdej paczce. O Boże, to by miał co robić, to ja bym musiał zebrać konkretny budżet, żeby tak zrobić. Ale kto wie, może na kolejną etykietę, na kolejną serię kawy zaprojektuje właśnie Kiko. No zobaczymy, jak się wszystko potoczy. O, Misiek się aktywował, bo było wciskanie w gardło. Także Misiek dzisiaj będzie o 17. Tak? Dobrze mówiłeś? Nie po moim tym. Nie, o 15. Kurde, o 15. Właśnie. Dobrze, tak, no. O 15. Także mamy jeszcze chwilkę czasu. Ja już powoli się ten gubię. I tak jestem w szoku, że 6,5 godziny prawie. Jeszcze coś się tutaj zmieści, tutaj w tym. Ktoś może mieć na wyłączność ten za 3,50, ten kawałek. Tak, słuchajcie, teraz... Kto wrzuci największego donata teraz, to... Nie, proszę, nie. To idzie to bezpośrednio do kieszeni Kiko. Kto będzie miał najgłupszy pomysł, to Spider-Man, nie, to musi być coś... Coś, co będzie pasować nie, do nie, Rekin, żartowałem, spokojnie, Rekin, ty już donaty wrzucałeś, naprawdę, ty się uspokój, ty jesteś w górnym lewym rogu na następne kilka lat, myślę, bo ty za dużo i zainwestowałeś, także ty spokojnie, ty się tam uspokój, ty jednak ogarnij sobie Twitcha tak, żeby zbierać ten punkciki i na pakiet fana. Czesio Nio pisze, że tam może być Neon Psaweł. Nie, to musi być coś takiego bardziej absurdalnego. Coś tu patrzę, co tu... Ja myślałem, że mam na wyłączność, a Psaweł też wciska. No jasne, nie no, Kiko trzeba wszędzie wciskać. Kiko, miałem się dziarać we Wrocku, tylko jest pandemia, dwa razy pokrzyżowała plany. Jak wreszcie się uda, to możemy wyskoczyć z twojej lodówki. O, no właśnie. Tomek, no, chciałeś hardkorowe pomysły, to są, ale nie wiem, czy to jest chyba za małe miejsce. Tylko nie wiem, czy to nad film można. Tak, to jest za małe, że Psaweł w bikini na osiołku driftujący na torze Top Gear. W ogóle to musiał być taki gigantyczny zoom. O rany, sód odjeżdżający w stronę zachodzącego słońca, to jest piękne. Słuchaj, to jest lepsze. Tam ja to tam... To tam było? Co? Ten drugi pomysł? Co sud był? Odjeżdżający w stronę zachodzącego słońca. Sud! Okej. Okay. Kasuj mnie i to jest piękne. Obraz po prostu z sutem odjeżdżającym w stronę zachodzącego słońca. Ja słyszałem wschód odjeżdżający w stronę zachodu. I tutaj mój mózg już trochę... Wschód odjeżdżający w stronę zachodu. To narysuje słońce? Właśnie to był problem w tym pomyśle i... Najpierw zacznijmy od ramki, a co? Będzie obraz. O, Adek pisze, że też planuje trip do Wrocławia, także będzie konkretny i epicki trip z najazdem do Kiko. Wpadniemy z kamerą, od razu zrobimy streama. A Kiko na to podtrzymaj mi pędzel i patrz. Ja się zgłaszam do trzymania pędzla. Zapraszamy. No, mam nadzieję, że może jak już przyjedziecie, to będzie nowe mieszkanie, a tak to... A póki co, to w kawalerce będzie ciasno, ale miło. A na czym ma ten sud odjeżdżać?
Pytamy się, Riot, na czym ma sud odjeżdżać w stronę zachodzącego słońca? Czy ma Ja odjeżdżać wiem, na... na innym sucie. Już sobie odpowiedziałem na to pytanie. Przepraszam, czat. Na suto koniu. Sutym koniu lepszy. Jak wygląda kapelusz? Na McLarenie. No, proszę, nie szkalujemy McLarena, McLaren. Uwielbiamy McLarena, McLaren to jakoś jest. Tak wygląda kapelusz kowboja, nie? Tak, o jest. Ten sud będzie miał kapelusz. O ja. Tak sobie myślę, że ten rysunek to chyba będziemy musieli zrobić w wersji jakiejś drukowanej w takim mniejszym formacie, na przykład takim pocztówkowym i też go może dorzucać do pakietu fana. Co ty na to? Pewnie, wiesz, że ja się zgadzam póki co na wszystko, nie? Mówię, 3,50 i masz. Małża się kręci wokoło, a ja na głośno mam was na telefonie. Na suto konia oblała się piciem. To jest problem. Jakby bo co, to suty nie wiecie, mają gdzie nóg. Nas... No, twoje mogą mieć. Jakby co, to wiecie, gdzie nas znaleźć, by się dogadać do meetingu we Wrocku. Tak jest. Mamy namiary. Plakat na ścianę. Plakat na ścianę chyba byłby ciężki w wysyłce, bo by trzeba było inne opakowanie, ale myślę, że w formie takiej właśnie czymś pocztówkowym to byłoby idealnie, tak w takim jakimś, albo żeby to zamknąć w kwadracie. To jest w poziomie ci wyszedł rysunek, nie? Dobrze, dobrze widziałem. Ale jak zwykle jest w kwadracie. Nie jest w kwadracie. O, idealnie, dobra, nieważne. No to perfekto. Perfekto mondo. No to... Tylko teraz się jeszcze trzeba będzie Kowala spytać, czy udziela wizerunku, nie? Bo to... Piszcie do Kowala. Piszcie do Kowala, czy udziela. Szybko wołajcie Kowala. Może jeszcze nie jest na grillu. Może już wstał. Zobaczy, koń ma ogon, nie? Taki. Ogon z suta? Nie, bez... No chcesz... No chcesz, to masz, no ludzie, na twój stream. Paweł. Co? To mógł być taki piękny rysunek. Nie, ej, przepraszam, jest bardzo piękny. Kto, a ty, przepraszam, czy ty kiedyś widziałaś suto konia? No jest, ale taki... Suto koń ma ogon z suta też. Grzywa też. I robi suto bobki. Ale zobacz, nawet grzywę będzie miał z sutu. No i idealnie. No to jest suto koń właśnie. Może pod koniec czerwca jakaś wrot zgrywka 0,1. Będę akurat w Polsce. To już by trzeba było się odzywać do szanownych państwa z rozgrywki, bo to oni mają zasięgi takie, żeby można było organizować epickie imprezy, bo wszystkie rozgrywka party były epickie, przynajmniej te, na których byłem, a na paru byłem. Suto koń z suto ogonem na suto pytkach. Suto kopytkach. Suto kopytkach. Chciałbym się poprawić. Nie suto pytkach. Na szczęście od pasa w dół nie będzie już suto pytka, bo jest zajęte ramką. O, nie mogę. Ja przepraszam, że tak cicho siedzę, ale nigdy nie rysowałem takiego pięknego stworzenia, więc jestem tutaj w fazie twórczej. U Kiko stół jest zawsze suto nastawiony. I teraz wjeżdża perkusja. Badumc. Miało być zachodzące słońce, tak? Tak. Myślałem, że sobie narysuję moje ulubione słońce, jakie istnieje. Czyli słońce w rogu. Tak jak każde małe dziecko rysuje. To... Takie, to jest słońce pachnące zachodem. Może czyli, pachnieć zachodem. Czyli Niemcami. Słońce w rogu. Słońce w rogu. Czy to słońce też ma suty? No i się zaczyna. Może być jeszcze jedno słońce tutaj w rogu, bo to może nie musi być Ziemia przecież. To jedno tu będzie.
to tak naprawdę nie będzie słońce. To będzie wymiono. To jest po prostu taka... dojny zachód. Nie, nie, nie. To jest tam leży taka duża krowa, tylko do góry. Czyli to jest... Co? Czekaj, bo Ania gra ze mną w kalambury i pokazuje mi, że koń ma suta. No. No. Ale ty nie... Na ryjku. Co ryjku? No można jeszcze jednego suta dorobić, nie przeczytałeś na czacie. Nie przeczytałem. Czy można jeszcze jednego suta zrobić? Koń ma dłuższy pysk, też może być sutowy. No i Ania się zaczyna wkręcać, proszę bardzo. Proszę bardzo, jest. Suto koń ma dodatkowego suta. Możesz też mówić, naprawdę możesz uczestniczyć, to że ty wiesz. Ania, zapraszamy. Kurczę, tutaj quizy intelektualne. Jeszcze zagadki, tyle godzin przed tobą. Zagadki intelektualne to ja mam codziennie, jak z tobą mieszkam. Sut Mountains. Duża krowa. To jak u Pratchetta. Ziemia jest oparta na czterech krowach do góry nogami, a krowy te leżą na olbrzymim sutokoniu i płyną przez kosmos. Do narysowania. Tylko nie wiem, czy to zmieszczę. Ania, słyszymy, że masz głowę pełną sutych pomysłów. Dołącz do nas. Ania jest cały czas, jest na czacie jako Humlevein i jest też, siedzi za mną, ale czasami woli pisać z wami niż rozmawiać ze mną, ale sam jej się nie dziwię. No bo ciebie ma na co dzień, no a wiem. Taki fajny czat to wiesz. No wiem, wiem. Sud Picasso. Jeszcze tutaj. Tutaj. Coś jak ja, siedzę cicho i piszę, no właśnie. I dużo tych. Nie słyszeliśmy głosu Maślany. Chociaż ja słyszałem gdzieś tam w tle przez chwilę. Maślana tutaj jakieś podśmiechujki robi co chwila. Biega. Było to słychać, tak? A zaraz ją wystawię na balkon, spokojnie. W sumie to się zgraliście, jak Maślana robi podśmiechujki, ty robisz sutokonie, to się ładnie zgrywa. Vincent van Sut. No widzisz, już alternatywne też ksywki ludzie ci wymyślają. To jeszcze może być na stole. Tu mamy 15 minut, coś na stole możemy narysować. Dobra, trzeba. A, teraz ciężkie pytanie. No, to, a może Paweł Abania, co? Tylko Paweł ignoruje moje wpisy, więc się wcinam na migi, żeby nie przerywać procesu twórczego. Jak ja ten? Co ja pomijam? Co ja pominąłem? No ryjka pominąłeś. No ale koń ma suta. Konio sut, sutokoń. Już się pogubiłem, sutokoń ma też suta i na ogonie, i na pyszczku. No, nie miał na pyszczku, teraz już ma. No. No bo miał wklęsłego, ale zepsułaś, bo musiał być ten. Dyskryminujesz wklęsło suty. No i teraz ci głupio. Głupio mi. Nie, może nie. Ten lepiej wygląda z takim wypukłym. Wszyscy wyglądamy lepiej z wypukłym. O, jakie ma fajne nóżki. Trzeba zaraz zrobić. Wygodnie się działo. Mikołaj dopiero zauważył teraz, że jest w rogu. No, cześć Mikołaj, to ty jesteś. Cześć Mikołaj. Się ciesz, bo Mikołaj nie dostał sutami, więc... Właśnie, muszę zrobić... Muszę na chwilę odpalić na telefonie. Jak pokażesz rysunek w całości, to trzeba będzie Kowala oznaczyć na Twitterze. Cyk, cyk. Czy ja jestem w stanie sobie odpalić swój własny stream? Na pełnym ekranie? Jak to działa? Czy to można wyłączyć? Mi się udało.
Okay. O, jest, dobrze. Dobrze, i teraz print screen. A nie, jeszcze nie, bo musi być ten. Wrzuć na chwilę rysunek na pełni. A wiesz, że ja ci mogę dać ten rysunek w normalnej. Słyszymy sami siebie, ale dobrze. No, ale ja wiem, ale wiesz, tak jest imersyjnie, jak to się teraz mówi. Jak to młodzież dobrze mówi. Chociaż już chyba nawet nie młodzież, już to nie ta generacja. Echo, wiem, przepraszam, że echo, ale to na telefonie się zrobiło. Moment. Napiszemy. Nie chcę pisać do F1. Czasami Twitter jest dziwny. Myślę, że więcej niż czasami, ale ja już mam na Twitterze taką bańkę, że już... Znaczy mój Twitter jest tak bardzo spersonalizowany, że bałbym się komukolwiek dać go zobaczyć. Znaczy Maślana wie, co tam jest, ale poza Maślaną... No. Niech tak zostanie. Podziwiaj, co w drzwiach powstaje. O Jezu, to wygląda ewidentnie jak skrytka Mikiego. Dobra, wrzucamy. Zobaczymy, czy Kowal zobaczy. Mam nadzieję, że zobaczy. Leclerc startuje z pit lane. Zaraz, to wyścig jest już? A nie o 15? O ile wystartuje? O 15. 15. A to jeszcze mówili rano, że startuje, znaczy nie rano, tylko po 12, że jednak startuje z tego. Z pierwszego miejsca. O kurde, ale szkoda, jak speed lane. To słabo. No to niestety na tym wyścigu niewiele zdziała. No, ale straszna szkoda. Straszna szkoda by była, bo naprawdę mu mega kibicowałem, żeby w końcu mu się udało. Co tam narysowałeś na stole, bo ja teraz staram się przyjrzeć. Jakąś kartę taką do tego. Aha, no tak. No to poczekaj, idę oznaczyć M-Bank jeszcze. Ojej. To by dopiero była szalona promocja. Kredytu byś już u nich nie dostał. Gorzej, jakby im się spodobało. Gorzej, jakby im się spodobało. I musiałbym teraz już tylko pieskobara rysować do końca życia. Do końca życia, tak, z M-Bankiem. Wciągaj kredyty nosem. M-Bank. M-Bank by wypuścił kartę w sutki. Nie, właśnie by wypuścił takiego sutka zbliżeniowego. Taką nakładkę specjalną na sutka. I by było, ja płacę sutkiem. I by się zbliżało sutka do terminala, by robiło pup. I by było zapłacone. Chciałbym tak płacić. Kiedyś banki umożliwiały, że można było robić swoje nadruki na kartach. Nie pamiętam, kto to miał. Czy to miało ING, czy właśnie to miał M-Bank, ale ktoś miał. Tylko totalnie nie pamiętam kto. M-Bank. Aha, okej, okay, M-Bank. Ja tutaj w kamerce jeszcze ustawię te piękne rzeczy swoje. O, jeszcze do szczęścia brakuje żółtego pada od Xboxa. Także przypominam, pakiet fana. Jakby ktoś był zainteresowany, to dostanie dwie z tych niesamowitych rzeczy, które się wyświetlają tam w tym małym okienku, albo ewentualnie w dużym okienku, jak na chwilę pokażę. Będzie wspaniała kawka.
osobiście próbowałem, polecam. Ta mieszanka jest mega fajna i naklejki też autorstwa Kiko. I jeżeli Kowal wyrazi zgodę, to kto wie, może coś jeszcze tam będzie w paczuszce. A kubek będzie do kupienia, a szczegóły będą na Discordzie. Także jeżeli nie ma was na Discordzie, to zapraszam na Discorda. Tam pierwsze się informacje pojawią, bo na razie kubki będą w bardzo ograniczonych ilościach. Więc myślę, że to będzie rozwiązane tak, że po prostu będę zbierał po jakąś część chętnych do ewentualnego kupienia kubków i wtedy będą zamawiane. Czemu mi się zrobił ekran na czarno? Zaraz, coś... O, dobra. Źle mi się klikło. Dzień dobry! Dzień dobry, Aleksandra! Cóż za dobry wybór. Dobry wybór, jeżeli chodzi o streamy, bo tutaj się dzieją niesamowite rzeczy. Przedobry. Ja bym powiedział bardzo dobry. Tak, bardzo dobry. Jak ktoś lubi sutki, to wręcz... O, i tu będzie umięśniony pan pająk. Ale się wita, ma kapelusz, wita się ładnie. Dzień dobry, mówi. W ogóle go nie widać na tym obrazku, ale jest. Nie, to chodzi o to właśnie, czy wiesz, że takie drobne... On tam jest. On tam jest. I to wiemy, to jak... Jezu, jak się ten rysownik nazywał? Ten, co miał takie gigantyczne afro. Ale ja dzisiaj mam taką pustkę w głowie. Czad, pomóżcie mi. Bob Ross, dziękuję, Maślana. To też, to jest taki nasz mały sekret. My o tym wiemy, to jest taki nasz malutki sekrecik. Już widzę, że jak ty byś z klapkiem od razu w tego pająka poleciała, nie? Happy little tree narysujemy. Klapek teraz... to mało. Pająk powiedział, dzień dobry, Aniu! Ostatnio Maślana chciała, żebym... Maślana chciała, żebym się pozbył pająka, to go ładnie wziąłem i wypuściłem na balkon. Sobie. Pająki są spoko. To u mnie zbyt dynamicznie się to dzieje i nie zdążyłbym, chyba bym musiałby wylecieć z domu razem z pająkiem. Ferrari odpuściło, Leclerc zdjął już kask. No, czyli aż tak źle, że nawet nie uda im się... Ja już się pogubiłem, to oni się... No tak, no jest za 20 w sumie, to oni już powoli się powinni szykować, tylko... Nie sądziłem, że będą stać już na... Skrzyni biegów chyba nie mogli po prostu mu tam naprawić. Mm-hmm. No ale lipa. Ale słyszałem na przykład wczoraj z samochodu, jak Sainz go mijał. Jaki był wściekły, że przez niego nie mógł skończyć swojego okrążenia. No... To tam z całą miłością do wszystkich i tak dalej, ale to jest też mega wielka rywalizacja pomiędzy nimi. Chociaż ja tam osobiście to najbardziej kibicuję Lando Norrisowi, bo uważam, że to jest przyszły mistrz. Zobaczymy, czy będę miał rację, ale moim zdaniem to chłopak ma tak potężny talent i jest tak fajny, tak fajną osobą, jeżeli chodzi o charakter i tak dalej, że jakoś jest najbliższy mojemu sercu, plus malowanie McLarena na ten wyścig, to po prostu gacie spadają. Jak dla mnie, to mogliby jeździć cały rok w takim... No. Myślę, że tam mocne są rozmowy z Gulfem. Czy coś by można było zrobić. Podobno te bluzy i te całe wszystkie rzeczy, które były w tych specjalnych edycji, też wyprzedały się jakoś błyskawicznie, bo wczoraj nie dziwię się. Na kwalifikacjach jeden z komentatorów nawet mówił, że jakby ktoś chciał odsprzedać bluzę w rozmiarze XL, to płaci ten czterokrotność, także tam grubo musiało wejść. Ale co ma do tego Ferrari? Przecież Leclerc się rozwalił, a nie całe Ferrari. No tak, tak. No ale to Ferrari decyduje, czy jadą, czy nie. A nie Leclerc. Dokładnie. Dodamy zarost panu Rekinowi. Nie wiem, czy Rekin z czata ma zarost, ale... ale już ma. ten już ma. Ale nawet ma tatuaż.
No tak, rybki, nie? To... No kurde. Znaczy, powinien mieć tatuaż każdy z gołym rekinem. Powinien mieć tatuaż z gołym rekin, gołą panią rekin. Ile jeszcze mamy czasu? Ja dam radę. Mamy 4 minuty, które możemy oczywiście 4 minuty. Przeciągnąć. No już, już, już. No, spokojnie. No powiem ci, że rekinki w wersji pin-upowej to ja jeszcze nie widziałem. Kotwica też by ładnie siadła jako dziara. Myślę, że rekinka wejdzie jeszcze lepiej. Szczególnie, że rekinka będzie miała cycki. O, nie mogę. Co tu się dzieje? Aż się... Najpierw się prawie popłakałem ze wzruszenia, teraz ze śmiechu. Jest dobrze. Jest dobrze. I niedługo zacznie się 7 godzina streamowania. A rekinka nie powinna mieć sutków jak krowa. Ale dlaczego, Adek? Musisz mi to wytłumaczyć, dlaczego rekinka powinna mieć sutki jak krowa. Powinna mieć, ale czy to ważne? A czemu krowa ma tyle? No wiesz, no mógłbym przerwać teraz stream i pójść na jakieś pole i się zapytać. I czy rekinka jest gorsza od krowy? Nie, nie, nie. Są na równi. Ja jeszcze chwilę czasu temu nie wiedziałem, jak wygląda rekin, więc no, naprawdę. To, że ona posiada cycki, to w mojej wyobraźni jest no, całkowicie normalne. Ewentualnie, jeżeli Miki jest jeszcze na czacie, to on by mógł zrobić rozpiskę. On jest ekspertem od Excela, to by mógł zrobić rozpiskę dla pani rekinki, dla krowy i podzielić sutki, napisać, które są najbardziej prestiżowe i tak dalej. To Miki jest z tego znany. Uff, chyba go nie ma. Cholera, jest! Zapomniałem, że czat idzie z opóźnieniem. Przyjmę taką rozpiskę z chęcią, więc im więcej wiadomości o słodkach, tym lepiej. Tym bardziej prawdziwe będą moje rysunki. Adek się nie będzie miał do czego przyczepić. Jeszcze jednego się udało wcisnąć. Pamiętaj się koniecznie podpisać pod pracą. A, no tak. Pod pracą, gdzieś tu. Znaczy, no nie, no kurde. Pamiętaj, że mam twój autograf, więc mogę go tak walnąć, że będzie... możesz zrobić na szybko, na sam koniec Kikushima. Właśnie taki mówili, żeby było Psaweł Neon, to lepiej, żeby pod oknem było na przykład Kikushima tak napisane twoim fotem. To będzie lepsze niż jakbyś napisał Psaweł. Tak, żeby było widoczne. No. O, dzięki Adek za adminowanie, bo nawet nie zauważyłem, co tam się stało. Dziękuję. Podpisz, żeby było wiadomo, kto do więzienia ma pójść. No. Siema, Outer Mind. Tak jest, jest rysowanko. Jest rysowańsko Kiko przez ponad... ile my siedzimy nad tym rysunkiem? Znaczy, ty siedzisz nad tym rysunkiem. Ja nie umiem liczyć. Półtorej godziny? Godzinę 45 minut. Troszkę mniej, bo jeszcze wcześniej był taki wielki sód. Na sam początek. To wygląda jak duszy sód, z którego wyglądają dwa mniejsze sódki, które patrzą nie, się w kierunku tego... Bo ktoś... Znaczy, to miał być taka pierś taka sztuczna i to miał być sód, a tu jest pokazana różnica między sutem a pryszczem.
A to mniejsze to jest pryszcz. Bo ktoś mi z czata zarzucił, że co to za wielki pryszcz. Czy ten pryszcz jest dzieckiem tego suta? Mam nadzieję, że nie. Dobra, na tym rysunku się dzieje zdecydowanie za dużo, jak dla mnie. Już się sam zgubiłem na nim. Jest mega, jest przefantastyczny, jest genialny. I warto by zapisać ten rysunek. Bo tak, Jezus Maria, jakbyś teraz zrobił... Zapisz? Nie! Ja kiedyś tak miałem, robiłem chyba 3 czy 4 godziny projekt i byłem już tak zmęczony, bo to już była noc. I stwierdziłem, dobra, skończyłem projekt, mogę w końcu iść spać. Kliknąłem, i on się zapytał, zapisz? I napisałem, nie! I się załamałem. O co? Kowal odpisał, dawaj rynie. Co to jest rynia? Nie wiem, teraz już musisz czatu pytać. Co to jest rynia? Czacie, co to jest rynia? Bo Kowal się zapytał, czy Kowal odpisał, dawaj rynie. I chciałbym wiedzieć, co to jest rynia. Także jak będziecie wiedzieć, co to jest rynia, to rynia, czy renia, może rąsia? Właśnie nie wiem. Ja też nie mam pojęcia. Chyba, że to miało być dawaj panie, ale mu nie wyszło. Może Kowal jeszcze nie wstał? Może Kowal jeszcze nie wstał? Rynia, wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim w gminie Nieporęt. Kurde. Rynia, hono, kupsz dymi piwo. Czyli może chodzi o to, że Kowalowi trzeba po prostu piwo kupić w zamian za udostępnienie jego wizerunku. Nie ma problemu. Także tak, dowiemy się niedługo. Czy Kiko uważasz, że rysunek został już skończony, czy jesteś z niego zadowolony? Tak, jestem bardzo zadowolony z tego rysunku. Bo znaczy, ja jestem najbardziej jestem zadowolony z tego podrysunku. To jest coś, co jest niesamowite. Myślę, że tu jest tyle elementów, że to koniecznie trzeba będzie jakoś wykorzystać dalej, bo to jest rysunek w rysunku w rysunku. Kiko, słuchaj. Jesteś absolutnie niesamowity, jesteś geniuszem, jesteś fantastyczną osobą, masz niesamowity talent. Wszyscy teraz, jeżeli ktoś ma Twittera i nie da followa Kikoshimie, to możemy się ogólnie pożegnać, możecie dać mi unfollowa. Ja od razu piszę, już tutaj. twitter.com/. No dobra, Adek mi wyprzedził, zrobił, poleciał spam, proszę bardzo. Wszyscy dziękuję dajemy bardzo. Kikoshimie followka na tym, na Twitterze absolutnie, bo to jest geniusz, wspaniały człowiek i niesamowity rysownik. Zaraz sutki staną. To Maślana musi potwierdzić, czy stanęły sutki, czy to było tylko takie... Ja mam nieczułe sutki, więc ciężko jest to zrobić. Marketingowy. Sorry. Stanęły! O, stanęły, no to idealnie. Kiko ma teraz 666 tweetów. No proszę. O, to ja już nic nie wrzucam, to jest moje opus magnum. Koniec, tak? Słuchaj, koniec. Kiko, ja dziękuję. Robimy teraz sobie krótką przerwę. Zaraz będziemy wracali i będzie kolejny stream, kolejni goście, będzie się dalej dużo, dużo działo. I widzimy się niedługo. Kiko, jesteś chylem czoła, jesteś niesamowity, jesteś psiajemisty. Ja bym tylko chciał podziękować za możliwość. Tak, masz jeszcze teraz podziękować rodzinie. No, chciałbym podziękować rodzinie, psom, Maślanej, tobie za możliwość, Pawle, i wszystkim za tutaj pomysły z czatu. Możemy pomyśleć nad jakimś takim osobnym streamem z rysunkami. Tak, koniecznie musisz streamować. Jakbyś kiedyś chciał u mnie, to serdecznie cię zapraszam. Jeżeli byś chciał osobiście, to będę też twoje streamy wciskać wszystkim po gardło. I ja dziękuję. Robimy krótką przerwę techniczną i niedługo wracamy dalej do streamowania w moje pierwsze urodziny streamowe.